Siema, z tej strony Tromba i macie tutaj film ile ranku udało mi się wbić w 10 minut żelaznym mieczem. Jeżeli film wam się spodoba, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. No i co? Jeszcze tutaj więcej was nie zanudzam. Zapraszam do odcinka. No i dobra, typamy się z pierwszym graczem. Mam 10 minut na wbicie rankingu. Zobaczymy ile ranku uda mi się wbić. Typek ma 1200 ranku, plus 100 za niego dostaniemy, tak, plus 100. Więc w miarę takie z rankingu by było spoko dostać. No ale typek dobry jest, jak tutaj widać. Cyknę sobie tu perłę. I czy uda mi się go tutaj pokonać? Myślę, że miał low HP, szczerze? Mogę się bić chyba do końca, w sumie nie, bo dał mi strefę. Gdyby nie ta strefa, mógłbym się chyba bić do końca. Nie, no jeszcze mnie z łuku odpunchował. Totalna lipa, bo już nie mam pereł. On ma dużo więcej HP, widać, że typek ogarnia. Ma 1200 ranku, wie, że ja mam żelazny miecz i on ma przewagę. Fajnie by było, jakby w pewnym momencie, no nie jadł tego refa i bił się ze mną do końca, ale może teraz tak się uda. I... nie, nie, nie dojadł chyba. Czy mi się wydaje, czy on nie dojadł? Dobra, nie dojadł, ale udało mu się zjeść. Gdybym miał diaksowy miecz, podejrzewam, żebym go pokonał już. Dobra, do końca, ryzykuję widzowie, ryzykuję. No i praktycznie się opłacało ryzykować, gdybym miał diamentowy miecz, ale mam żelazny. Dał mu pewnie drugi raz pół serca albo max 2 HP. Bo więcej HP niż 2 to na pewno nie miał. No i co? Zostały nam dwa refy. 0 pereł mamy. Mogę tutaj jakoś spróbować pokonać. Mam nadzieję, że nie będzie nam uciekał, bo nam zmarnuje ponad minutę w odcinku. A szkoda by było zmarnować tę minutę, bo mamy tylko 10 minut na wbicie rankingu. Dostał hita pierwszy. Może jeszcze tutaj w plecy mu damy hita? Nie, zmienił seta. Nie wiem, co on robi. Czy on zmienia seta? Tak, on zmieniał seta, nie będąc na regeneracji. I mamy łatwe 100 rankingu, widzowie. Nie wiem, co ten typek totalnie zrobił, tak szczerze. No nie mam pojęcia, co on zrobił. Dostaliśmy tak naprawdę za niego darmowy ranking, bo 100 ranku nam oddał. Zmieniał seta, jak mu się regeneracja skończyła. No, nie miał szczęścia po prostu. Zapomniał pewnie o zmianie tego seta. No i oddał nam 100 rankingu, tak dokładnie 106, więc zajęło nam to chyba 2 minuty wbicie 100 rankingu. Ja myślałem, że my wbijemy 150 przez cały odcinek, a my 100 rankingu wbiliśmy jednym killem, więc jest, no, tak w miarę okej, mi się wydaje. Wynik pewnie będzie, tak strzelam, 200 rankingu wbijemy, jak dostaliśmy teraz 100 za killa, bo tego się nie spodziewałem, że dostaniemy za pierwszego killa 100 rankingu. No i lecimy sobie teraz na spawna, na tę parkę. Dobra, już mamy bliziutko. No i tepamy się drugi raz. Uda nam się tutaj z kimś tepnąć. No nie mówcie, że każdy nie chce wchodzić na to teparkę. No musi ktoś wejść. No nie gadajcie, że ja zmarnuję tutaj tyle czasu. Dobra, tepnęło nas z kimś i chłop ma 1000 ranku. Fajnie, 50 rankingu za niego mamy. Szczerze? Może pobiję rekord z poprzedniego odcinka, wiecie? Może mi się uda pobić rekord z poprzedniego odcinka, gdzie się biłem diamentowym mieczem. W sumie by było śmiesznie, jakbym pobił ten rekord wcześniejszego odcinka, bijąc się teraz żelaznym mieczem. No i nie gadajcie, że ja teraz pokonuję każdego żelaznym mieczem. W ogóle co tu się dzieje? 150 ranku, ponad 150 ranku już nam się udało zdobyć. Ogólnie licznika żadnego nie będę robił, bo w poprzednim odcinku miał być licznik, ale uznałem, że to po prostu nie ma sensu. Widzicie, ile ranku dostanę za każdego, możecie właśnie sobie podsumować. Ja tak mniej więcej też wam powiem. Tak liczę sobie teraz, nie dokładnie, ale tak mniej więcej sobie liczę. Więc za tamtego dostaliśmy 100 ranku, za tego chyba 47, więc można powiedzieć, że już 150 mamy. Można to już tak zaokrąglić. Może się pomyliłem, bo nie pamiętam, ile dokładnie z tego pierwszego dostałem, ale 150 ranku już nam się udało zdobyć. A minęły prawie 4 minuty odcinka. Więc wynik bardzo dobry mi się wydaje. Najlepszy chyba jaki by mógł być tutaj. I typek ma kolejny 1000 ranku. Nie, mam ogromne szczęście teraz, tak szczerze. Ogromne szczęście teraz mam. Tylko aby ten typek mnie nie pokonał. No i w sumie stawia klocki. Więc może ogarniać. Ma mniej HP ode mnie, ale ma diamentowy miecz. To pamiętać, że mam żelazny miecz. Teraz daję mu strefę. No nie, dał mi teraz on strefę. Nie mam już... Dobra, nie mam pereł. Nie mam tego refa. Musiałem już zjeść. I daję mu teraz strefę i... ta trefika. My też sobie zjem. Nie wiem, czy ja dobrałem perły. Czy ja już wycykałem wszystkie perły? Chyba tak. Albo nie dobrałem pereł, albo wycykałem wszystkie perły. Pewnie te drugie wycykałem wszystkie perły.
Nie wiem, czy nie będę od niego uciekał, bo w miarę ogarnia widzowie, a ja nie chcę marnować czasu. Albo będę się bił do końca, bo tylko to mi zostało. On wodę w ogóle pod siebie podstawił i w sumie nie może skakać w tej wodzie. Więc jakby wszedł do tej wody albo bił się w tej wodzie, to dla mnie by było jeszcze lepiej, tak szczerze. No, dla mnie to by było jeszcze lepiej. No i dobra, zjedliśmy na totalnym low HP tego refa. Ja też zje refa, tak, zjadł refa. Do końca się bić? No i nie wiem, czy się będę bił do tego końca. I on zjadł koksa, czy nie zjadł? Nie, nie zjadł. Czy on miał łapkę, czy mi się wydawało? Jak ja będę miał farta, bo on się nie dobrał, to będę się troszeczkę śmiał, bo takiego szczęścia na odcinku to ja dawno nie miałem. Ten typek pierwszy zmieniał seta, nie będąc na regeneracji, a ten miał chyba łapkę, albo mi się wydawało, ale mam jeszcze ten, jednego koksa. Ale pewnie by już uciekał, jakby tak było. W sumie możemy go teraz porobić i zrobić w górę, Może by mi się udało go jakoś ograć, bo trochę czasu już zmarnowaliśmy, a spoko by było go tutaj pokonać. Może tutaj przyjdzie do nas. Mamy dużo ranków za niego, więc spoko by było, jakby do nas przyszedł. Idzie? Dobra, idzie do nas. Dostał pierwszy hita, no ale już mi oddał tego hita. Ile ma HP? 16, dobra. Muszę zjeść tutaj pierwszy. No nie gadajcie, że teraz on mi będzie uciekał, ale może uda mi się go pokonać? Dobra, nie udało mi się go pokonać, więc będę musiał go jakoś tutaj ograć. Tylko się zastanawiam szczerze jak, no bo no nie mam jak go ograć, no nie oszukujmy się, ma dużo przewagę, mam ten diamentowy miecz. Jak będzie się bił ze mną do końca, to tak czy siak wygra, chyba że teraz się nie skapnie. To nie ma siłki po prostu, nie ma stręża. Jedyna rzecz, jak go mogę tutaj ograć, to jest na łuk tutaj. No i już go tak nie ogram, mi się wydaje. No już za malutko HP mam. Teraz w sumie marnuję czas. No marnuję czas, nie ukrywając już. To jest marnowany czas. Ale może jakoś pokonać się go uda, no. Muszę liczyć teraz na szczęście, że go trochę poobijam z łuku. Może tutaj nam coś wyjdzie. No i dobra, odpanczowałem go, zbiłem mu jeszcze troszeczkę HP. No i on też mnie hitnął. Muszę go obić mocno mieczem. On mnie będzie chciał podkopać chyba. Tak, on mnie będzie chciał podkopać. Tak, no nie, zwrócił mnie. W sumie zrobiłem łatera. No i dobra, pokonał nas, tak mi się przynajmniej wydaje. O, już nas pokonał, 12 HP ma. To my, mogę tu jeszcze pokombinować. Bo on ma wysokie skakanie. Może tu się coś uda. I czekajcie, jak to się uda, to będzie śmiesznie. Wskoczy? Nie, nie wskoczył. I czy się uda go pokonać? No i dobra, zginęliśmy. Zostało nam jeszcze chyba 1,5 minuty. Więc tutaj spróbujemy się tepnąć jeszcze z 2 razy. Nie wiem w ogóle, czy ja miecze wziąłem, tak szczerze. Powiedzcie, że mam miecz. Mam żelazny miecz. Więc nie mogę już w tym filmie zginąć, bo miałem tylko chyba 2 żelazne miecze. Z tego co pamiętam. 2 albo 3. 2 albo 3, ale może wyrzuciłem. Dobra, sklep. Ja tutaj się i tak będę bił do końca. Już więcej temów nie biorę. Tylko te najpotrzebniejsze tutaj. No i ile wbiliśmy? Chyba 150 ranku i teraz zdedaliśmy. Ja w sumie to podliczę i napiszę wam właśnie w przypiętym komentarzu, ile udało mi się ranków wbić. Proszę, żeby tylko on nie zjadł koksy jabłka, nie? Bo jak zje koksa, no to w sumie nie mamy już na co liczyć, bo wtedy na pewno przegraliśmy. I w sumie teraz temu typowi dałem dużo hitów więcej, a i tak przegrywałem. No i dobra, 32 ranku dostaliśmy, chłop miał jednego seta, jakiś najlepszy nie był. No i 30 ranku, więc wbiliśmy już chyba 180, mogłem się pomylić, więc wam napiszę w przypiętym komentarzu po prostu. No już chyba nie zdążymy, szczerze. No, już szczerze, no nie zdążymy tutaj nic zrobić. Jak ja patrzę teraz, ile czasu minęło, trochę tutaj mogłem inaczej zrobić w tej walce z tym typem, co zdałem. Wiecie, ta walka była totalnie za długa. Zrobiłem w górę, mogłem się wcześniej poddać, bo tam było widać, że zginę. Ale chłop miał dużo rankingu. Jak widzieliście, no próbowałem go pokonać, bo dużo rankingu, no sporo bym za niego dostał. No ale chłop w miarę ogarniał, było to widać.
tutaj w miarę ogarnia, no miał też diamentowy miecz, przewaga, no można powiedzieć bardzo duża. Jak ktoś ogarnia, no to wiecie, jak ja mam żelazny miecz, druga osoba ogarnia, no to on na 100% mnie pokona. No i co? Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Jeżeli chcecie odcinek, ile rankingów bije drewnianym mieczykiem w 10 minut, no to zostawcie pod tym filmem 3000 łapek. No i co? Też tutaj się będę z wami żegnał. Siema!